Hej moi drodzy, witajcie w kolejnym odcinku z wyzwania Własny Biznes. Tak, udało mi się moi drodzy naprawić grę, hurra! Mam nadzieję przynajmniej. Póki co działa normalnie, więc jest dobrze. A jak będzie dalej, to się oczywiście wszystko okaże dopiero. Jak widzicie, troszkę się zmieniło. Ponieważ jak musiałam usuwać niektóre mody, to mi się niechcący cała restauracja po prostu zepsuła. W sensie jej wygląd już nie wyglądała tak, jak ją zrobiłam na początku. Dlatego musiałam od nowa ją przyozdobić. Przy okazji powiększyłam trochę kuchnię, żeby mieli tutaj Simowie więcej miejsca. I zrobiłam stoliki z jednym krzesłem, bo i tak Simowi się dają po jednym, także doszły chyba dwa stoliki dodatkowe. I Beata chwilowo ma inną fryzurę, bo muszę wgrać jej poprzednią, ponieważ no, usunęłam i nie wybrałam wszystkich włosów niestety, jeszcze. Dlatego to jest do zmienienia. No i tyle by było z tych takich informacji technicznych. I możemy chyba przejść do działania. Ja chciałam zatrudnić nowego pracownika. Tylko wiecie co? Musimy zobaczyć, kto jest dostępny. Bo myślę o nowym kucharzu albo o kierowniku sali. Ale szczerze mówiąc, wolałabym jedno i drugie robić sama. Ponieważ no, z gotowania muszą mieć dobre te. Mścisław ma trójkę, ale my gotujemy już na szóstym poziomie. To może być problem. Musielibyśmy znowu zmienić menu, aż on się nauczy gotować. To chyba tak zrobimy. I będziemy się z nim po prostu zmieniać tak. Jak on będzie szedł do domu, to my będziemy właśnie go zastępywać. Czyli standardowo. Weźmiemy tego Mścisława, chociaż on nie wygląda za... Zapewnie, ale cóż, spróbujemy, bo potrzebujemy nowych pracowników. Tak, gratulacje. Od razu w takim razie zmienimy menu, żeby było do trzeciego poziomu. Żegnajcie nasze cudowne potrawy. Niech sobie będzie. To była czwórka, to nie. Aha. Karetka. Hot dog. Super. Super menu. Nie, to nie. Może przynajmniej klienci będą zadowoleni. Menu się troszkę zwiększyło. No dobra. Menu mamy, kucharza mamy, to zawołajmy ich wszystkich. Zaraz musimy tutaj ogarnąć, kto idzie do domu, kto zostaje. Zobaczymy, jak nam dzisiaj pójdzie. Mam nadzieję, że dobrze. Idziecie? Och, i od razu kasa poszła, nie? Ktoś tam twarz stracił. Idą nasze kelnerki Rebeka i Ola. Ola chyba pracowała na drugą zmianę. Szczerze mówiąc, nie mam pojęcia. Wyślij na przerwę ją od razu. Co ci stało z tobą? Zaraz mu spróbujemy naprawić tam też. Zarządzanie, wybierz ubranie robocze. Czy on jest bagowany? No już myślałam. Karpolo? Aś ma śliwabo. Dobra moi drodzy, mamy to. Tak oto prezentuje się nasz kucharz. Przepraszam. I teraz...
przyjel, taki kukłasz. To jest, i otwieramy lokal. A ja pracuję jako kierowniczka z sali. I teraz powinno to funkcjonować, mam nadzieję, dobrze. Cieszę się, że jesteś w tak dobrym humorze. Idzie pierwszy klient. Jezus, ile ja tracę pieniądzów. Oh my god, dobra. Nie patrzmy teraz na straty, liczmy na zyski, tak. Sprzedaż z zyskiem. Ryzyk fizyk. Co mi tu śniegu naniosłaś, kobieto? Oj, chyba nie. A jednak, udało się. Jest. Jedziemy z tym koksem. Sprzedaż, niech będzie. My mamy już jakieś rangi, gdzie to się sprawdza tutaj? Mamy złoty poziom sprzedawcy. To ładnie. Patrzcie, ile ludzi nam się tutaj zwala. Super, jest pierwszy klient. Piotr Sim. Cóż za nazwisko? Oryginalne. W sumie wiecie co? Jak już zadzwoniłam tego pracownika, to ja sobie to zapiszę. Po prostu. Gra zapisana, jedziemy dalej. Kuczymy. Zauważamy naszych kochanych pojętów. Będziemy ich po prostu tutaj nagabywać. A właśnie mam sprawdzić pracowników naszych. Uczciwa. O Jezus, ta Rebeka ma niską pensję? I ona też. Gdzie ty jesteś? Chodź tu, bo mi zaraz będziesz płakać. No, Olka. Znaczy Rebeka. Aha, teraz nic nie zrobię w ogóle. Co się tobie stało? Ups. Tak to jest, jak się usunęło mody. Nie wnikajmy w to. Inni Simowie nas nie interesują. O, podoba im się wszystko, zobaczcie. Chciałam ci pomieść Rebeka pensję, ale widzę, że po prostu nie chcesz podwyższyć. Spoko. Chciałbyś piciu? Puszkę orężady, tak? To i chcesz grać w te? Spoko. Aha, spoko. No, co za pingwin. Sportowiec. Patrzcie, ile ma do powiedzenia. Tak, co tam restauracja? Mamy tutaj pingwinka. Wszyscy siedzą, więc... Urocza, ale... No, zyski mamy, ale nadal jesteśmy na minusie. Przedsiębiorstwo, stąd gwiazdki klientów. Tutaj przyjęcie już ma dobrą recenzję. Umiejętności, kondycje. Dobra, chodźmy tutaj. Chciałam ci dać podwyżkę. Czy ty chcesz, czy nie chcesz, Rebeko? Spoko, nie chcesz, nie. Chcesz, że cię kilku śpiewa? No i w końcu ta restauracja funkcjonuje. Oj, dostał podwyżkę. Kurczę, on już jest 16. On już jest zmęczony. Będzie trzeba zaraz go zastąpić. No co, nie mogę dać podwyżki ziomeczkom, właściwie to ziomalką. I oczywiście na przerwę, też cię nie wyślał. Masakra, jednym słowem.
Standardowe klikanie, klikanie. Patrzcie, jak, nam to idzie. Patrzcie tylko, Te drzwi się nie zamykają. Dobra, tutaj ciebie mogę spokojnie nawet się ją. I on jak zwykle nie da się tak po prostu. Nie wyślę po nich do domu, bo... Dobra, wezwiemy... Ole. Napiwek dostała Rebeka, super. Rebeka, daj się tutaj nie kliknąć. I że na przerwę, no ludzie. Dlaczego zawsze mam z tym problem? Macie na to jakiś sposób? Bo nie mam pojęcia. Jak to ma nie wydziałać? Masakra jakaś. Czemu oni to robią? Ona nie chce przerwy. Ale patrzcie, jak się biznes kręci. Patrzcie, aż miło, Wszyscy zadowoleni. To jest Ola, a my chcemy Rebekę. No i jak mam zrobić, żeby... Nie da się. Ja nie wiem, jak mam to robić. Jeśli macie jakiś pomysł na to, to dajcie mi koniecznie znać, bo... Zawsze mam problem z tym, żeby im po prostu dać przerwę albo w ogóle cokolwiek z nimi zrobić, bo... No się nie da. Może to coś mogę? Rebeka, moi drodzy, nie chcę przerwy i tyle po prostu, co ja będę rozmuszać. A z drugiej strony są mi potrzebne w ogóle dwie kelnerki teraz, bo mi tylko hajs zżerają. Człowiek chce dobrze, a tu dalej swoją, zobaczcie. Nie, nie mam słów. Myślę, że dwie pierwsze ich przetrzymam i zamykam po prostu lokal. Aha, czyli zamiast nam to maleć, nam to rośnie. Nie! Nie! Ola, tylko nie ty! Dlaczego mi to zrobiłaś? Wróć! Błagam cię, wróć! Ola! Nie! No ale co, chciałam im dać podwyżki, no. One nie chciały. Zaraz tamto też mi zrobić tą robotę. Nie, zaraz znowu będę sama pracowała tutaj. Masakra. No i się wszystko sypia już. Dobra, zamykamy, nie? Bo... Wszystko się psuje. Zamykaj, bo patrzmy. Jeszcze ona nam odejdzie. Nie no, Ola była z nami od początku. Prawda, chciałam dać jej podwyżkę.
Może przyjdzie do nas, jak myślicie? Zarządzanie. Ustawiam. Masz podwyżkę, kochana, i wyślij ich do domu. Dobrze, spokojnie. Nie chciałam sobie cię wzywać. Idź odpoczywaj. Okej, wszyscy poszli. Weź tu posprzątaj jeszcze. No, dzisiaj powiem, był harmider niezły. Tyle gości. Ale dalej jesteśmy na minusie. I jesteśmy jeszcze więcej na minusie niż byliśmy. Dlatego podnosimy ceny, bo ja chcę się odbić od dna, a nie przeciwnie. Czy ten nasz kucharz się czegoś nauczył? 2/4 poziom, tak. To od razu ułóżmy no. Już jest drogo. Trudno. Mówię, trudno, że się dalej kombinujemy. Jedziemy do domu. Dzwoni pan taksówkę, bo chyba straciliśmy swój samochód, jak robiłam porządki z modami. Dobra, widzimy się jutro. Hello, jesteśmy kolejnego dnia. Nasza Beata wysiada właśnie ze swojego garbuska. Tak, kupiłam jej samochód z powrotem, niech se ma. Troszkę nam przybyło kasy, ponieważ znowu było tak, że okazało się, że ona ma, że zastąpili jej ten samochód innym samochodem z gry. I jak go sprzedałam, to był wart ponad 4000, także wpadło nam trochę kasy dzięki temu, ale co z tego, jak nasza restauracja i tak jest na minusie. Tak, czwartek spędziłam z Beatą na luzie i wiecie co? Nie jest za wcześnie. Zrobimy to inaczej, bez jej pracowników. Chcę zatrudnić jeszcze raz Olę, dlatego spróbujemy to właśnie zrobić. W ten sposób, że ją po prostu zaproszę i zatrudnię. Chyba, że ona szuka pracy, jak myślicie? Sprawdzimy. Zobaczymy, czy przypadkiem nie szuka znowu pracy. Nie szuka. O, przyjaciel naszej Nataszy. Ale nie. My chcemy Olę. Jej podniosłam stawkę, więc mam nadzieję, że będzie w porządku. Czemu ty się tak ubrałaś, kobieto? Ty chcesz tak przyjmować ludzi? Nie denerwuj mnie nawet. Gdzie to jest? Czy zasnęło tym ludziom? Tytor, chciałam garderoby. Zmień. Ja mam ubranie codzienne. Pracuję jako kierowniczka. Już kasa ucieka zamiast przebywać. Uch, masakra. Jedziemy. Działamy. Najpierw jedziemy ze sprzedażą z zyskiem, zobaczymy jak nam pójdzie. O, zobaczmy tego człowieka, on jest wyciągany na biednego. A ty chcesz jeszcze na nim zyskać. Nasza restauracja jest najlepsza, po prostu ceny są po prostu idealne, na każdą kieszeń i jedzenie najlepsze w mieście. Naprawdę. Polecam. O, z tym nastolatką to będzie ciężko. Dobra, już. Ma pani rację, biorę wszystko. Biedne Simy. Patrzcie, nastolatkowie do nas też wpadają. O, nie podoba mi się nasza karta. Pewnie za drogo. A za co to plus 44 było? Nie wiem. O, Grażynka sobie usiądzie.
A Sławek? Sławek też się skusi? To ją troszkę jeszcze dociśniemy. Rudą Jankę. A potem zadzwoń do Sima. Spróbujemy zaprosić Onę i ją zatrudnić, o ile się tak da. Ja troszkę sobie z nią podniosłam relację, żeby nie była nam taka obca, żeby bardziej chętnie przyszła. To jest Vanessa, no. Tak samo wyglądają. Zaproszę ją tutaj. To miło z twojej strony, że mnie zapraszasz. Tylko się przygotuj, zaraz będę. Spoko. Chodź, ja cię chcę tylko zatrudnić. Nie licz na nic, kochanieńka. Szybko, bo ta ruda tutaj czeka. Gdzie? Nie ma kibla. Co pięci? Przyszła Olka. Przyszłaś do nas jeść? Boże, jakie przyjaciółki! Przypominam ci, że masz tam... Co cię zostawiła na lodzie? Weź ją z powrotem zatrudnij. Nie obchodzi mnie, że odeszła. Mam do nas pracować. Tak, wiem. I co, Ola, jednak z nami pracujesz? Coś takiego. Mamy rogocze i myślę o tym, jeśli na przerwę. Nie! O co ci chodzi, Mścisław? Przecież masz taką pensję. Ja się nie wypowiadam. Po prostu to przemilczę. Przemilczmy to wszyscy. Przecież dobrze mu płaciłam, ja nie mogę i był nawet szczęśliwy. Czemu to widzicie? Dochód 5500, bądź wydatki 1700. Ja pierwsze. To, czy w ogóle da się wyjść na prostą w tych restauracjach? Bo nie wiem. Sama. Jest kolejna gwiazdka, kolejny poziom. Ocena nastroju, nagroda, ale... Nie wiem, co brać, może to... Szybko poszło, dopiero co? Dobrze, że zdążyłam sobie właśnie wyciągnąć. Jeszcze nikt nie usiadł. Przynajmniej odzyskaliśmy Olę, ale co nam potem? Super, odzyskaliśmy poziom, ale tu nie jest. Nie ma, dobra. Wow, w końcu jakaś klientka. Masakra. Będzie blat?
Bajczna, bliźnia, bliźnia. Negri, Josti, Kobra. To jest 1000? Za co to było? Nażmy flip zomla? Flip, uwa, patrzą, piwzi, watch up. It's stock guabi. Co to jest? Labuś. Ecco danke cielo. Mua. No, w końcu ktoś siedzi. Nie ma kto gotować. Nie ma tylko Irena. Sola Jemona. Ja po prostu już zamilkłam. Zamilkłam obieki. Tej znowu nie mogę na przerwę wysłać. Idź gotuj Rebekę, nie Rebekę, tylko Beata. Masakra. Tej znowu nie mogę... Oh, Jesus. Wezwij Olkę. A, Willow. Blair! Zabora! Tegie o re-ray! Jest to zarządzanie Nie, to jest jakaś tragedia, czy wy to widzicie? Czy wy to widzicie? Tifla. Tifla da. Czy ja tobie nie dałam przydziału? Oh, to jest jakaś masakra ten odcinek. Co jest z tą moją restauracją nagle, no? Raz jest dobrze, raz jest źle i... Czy jest masakra? On podobny do Cyryla. Z biedaków oczywiście. O, urosło znowu. Tak będzie nam spadać, rosnąć, spadać, rosnąć. Tutaj przed w czerni. Oczywiście na niego. Chyba jakiś Matrix czy coś. Gdzie tu te dzieciaki poprzychodziły? To tutaj za drogo w naszej restauracji dla takich. Chef Ray. No ale co nam pozostało? Musimy wążyć. Tutaj będzie nam spadać, rosnąć. Nie cierpię tej gry. Po co ja to wymyślałam? Po co ja to wymyślałam? Nic mi nie pasuje. Dziwano. Idad. En grulata. Mwah. Ja nie wiem, czy w ogóle da się ten biznes prowadzić tak, żeby zdobywać na nim jakieś zyski, bo... Jak na razie to cienko to widzę. Nie wiem, czy kiedykolwiek uda mi się doprowadzić to do końca. Jestem już troszkę zdemotywowana. Ola znowu dostała. Ola znowu dostała tą napiwek. Ale mogłaby się ruszyć do fazy w czerni, czeka na jedzenie. Czy to się zbagowało? Ola? Czy ty? Coś czuję, że zaraz zamykamy tą restaurację i...
po prostu kończymy na niczym. Przyjdzie z kelnera Ola. Czy ona naprawdę nie pracuje u mnie? Czemu ona nic nie robi? Jezus Maria, ona dopiero na zamówienie... Nie, ja nie mam słów. Nie. Ja chyba jednak będę jednak milczeć, tak? Zamykamy tą budę. Zamykamy tą budę. Ja mam dosyć. Nie wiem jak wy, ale ja mam dosyć. To jest jedna wielka katastrofa. Idźcie wszyscy w cholerę. Absolutnie. Wysłałaś się do domu? Super. Idź, korzystaj. Nie, to była masakra jakaś. Już nie wiem, co mam robić. Ja chyba nie umiem w to grać. Spróbuję zatrudnić kucharza jeszcze. Na koniec. Może mam za dużo pracowników, ale muszę mieć. Ja nie wiem, co mam zrobić. Wszystkich pozwalniać i sama pracować? Jest przecież niedorzeczne. I nie ma nikogo z dobrym gotowaniem. No trudno. Ja jadę z Batą do domu. I pozostaje mi się z wami pożegnać. Niestety wszystko idzie nie po mojej myśli. Nie mam pojęcia, jak mam prowadzić tę restaurację. Już po prostu straciłam wszelką nadzieję, wiarę i siły. Nie wiem, co dalej z tym zrobić. No, jest nieciekawie. Wszystko się psuje. Mam nadzieję, że jakoś to ogarnę, chociaż naprawdę widzę to czarno. W każdym razie na dzisiaj to tyle i słyszymy się już w kolejnym odcinku, także pa pa!